Na świecie żyje 7,3 miliarda ludzi. Każdy z nich o czymś marzy, czegoś pragnie, szuka swojego miejsca, snuje plany. Są tacy, którzy je zrealizują, a będą tacy, którzy nigdy nawet nie zaczną. Każdy chce kochać i być kochanym. Nie każdy jednak chce dawać tyle, ile dostaje. Żyjemy w nieustannym biegu, często nawet nie pytając siebie po co. Świat ewoluuje każdego dnia. Postęp technologii, nowe formy komunikacji, informacyjny szum, który czasami nie pozwala spokojnie zasnąć lub zwyczajnie zebrać myśli. Cała ta pogoń za lepszym życiem, pieniędzmi, sławą, iluzją, która często nie przynosi nic więcej niż zaspokojenie własnej próżności. Wśród tych miliardów istnień, ty możesz zmienić wszystko lub poddać się na starcie. Możesz ruszyć z miejsca, potem się zatrzymać i zgubić drogę. Biegnij. Z każdej strony słyszysz, marzenia się spełniają, często jednak masz wrażenie, że to bzdura. Coś ci powiem, masz rację, marzenia się nie spełniają. To my je spełniamy. Każdego dnia podejmujesz decyzje, które mają wpływ na twoje życie. Otwórz oczy, twoje życie w twoich rękach. Nie pozwól zatrzymać się na starcie. Siema kochani, witajcie w pierwszym odcinku Tak jak słyszeliście w trailerze, uważam, że to kluczowe słowa. Nie dajcie zatrzymać się na starcie. Już śpieszę z wytłumaczeniami, o co w tym wszystkim chodzi. Wiele osób do mnie pisze, wysyła wiadomości, było tego przez 2 lata, nie wiem, setki, tysiące, może jeszcze więcej. Jak zacząć? Jak zrobić to czy tamto? Jak zrealizować swoje marzenia? Jak się za coś tam zabrać? Co cię motywuje? Tak naprawdę wszystko zależy od waszego nastawienia. Jeżeli jesteście nastawieni negatywnie do czegoś, zwyczajnie to nie wyjdzie. Jeżeli zastanawiacie się, co powiedzą inni, czy będą was hejtować, czy powiedzą, że jesteście popieprzeni, że w ogóle zaczynacie o czymś takim mówić czy myśleć, również nic nie zrobicie. Pierwszy punkt podstawowy, nastawienie. Jeżeli wpada wam coś do głowy i uważacie, że jest to dobry pomysł, w którym możecie się zrealizować, musicie spróbować. Nie możecie bać się popełniać błędów. Bo jeżeli tego będziecie się bać, niestety również nic z tego nie będzie. Jakież to wszystko pozytywne, prawda? Dlaczego mówię w ten sposób taki jasny, chłodny? Ponieważ uważam, że nie ma się co ogólnie pieprzyć z tym tematem. Dlatego, że im więcej o tym myślimy, im bardziej się dołujemy, tym jest coraz gorzej znajdziemy sobie milion powodów, dlaczego nie powinniśmy zacząć robić ze swoim życiem czegokolwiek. Jeżeli ktoś na przykład chce zrzucić, nie wiem, tam trochę kilogramu i nagle mówi, że nie wiem, jest brzydka pogoda, pada, w ogóle wszystko jest źle, on nie da rady, bolą go kostki, bolą go stawy. Ja słyszałem miliony różnych wiadomości, czytałem, które mówiły tylko jedno, nie dam rady. A jeżeli się zbierzesz do tematu, nastawisz się pozytywnie, wiem, że potrafię, wiem, że chcę, wiem, że mogę, to przynajmniej spróbujesz, jeżeli upadniesz, wstaniesz, taka jest natura ludzka. Nie wiem, kto ludziom wmówił, że ludzie, którzy upadają, to już tam zostają. Po upadku wstajesz i idziesz, jesteś silniejszy, bardziej doświadczony, mądry. A teraz taki dział krótki, który będzie nazywał się My Story. Kiedy ja zaczynałem robić muzykę, tworzyć, komponować, wpadłem na pomysł, że chcę nagrywać muzykę do filmów, komponować muzykę do filmów. Kiedy wspominałem o tym właśnie paru osobom, to wszyscy mówili, że jest potrzebne studio nagrań, profesjonalne, znajomi muzycy, kupa hajsu, w ogóle na komputery, na sprzęt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może to i prawda. Nie czekając na za wiele, po prostu zabrałem się do roboty. Zbierałem bardzo niewielkie kwoty pieniędzy, zarabiając je w jakikolwiek sposób, jaki tylko mogłem. Legalny. I postanowiłem, że złożę swój pierwszy komputer. Tak, w moich czasach, żeby mieć coś taniej, czyli na przykład super komputer, trzeba było go złożyć samemu. Kiedy już uzbierałem ten budżet, postanowiłem, że będę składał ten komputer. Trwało to wszystko bardzo długo i w ogóle myślałem, że to się gdzieś tam w pewnym momencie nie powiedzie, ale kiedy już złożyłem tego grata, który w miarę ogarniał nagrywanie tej muzyki, przystąpiłem do dalszych procesów. Nauki komponowania, oglądania mas filmów, dopatrywania się tych szczegółów, czyli uczyć się, uczyć, jeszcze raz uczyć. Kiedy już wszyscy inni balowali i mówili, że to bez sensu, ja siedziałem po 12-13 godzin i po prostu tego się uczyłem, ponieważ tego w życiu chciałem. Nastawienie. Chcę to, zrobię, mogę, potrafię. Nawet jeżeli tego sprzętu nie mam. Po jakimś czasie, kiedy stworzyłem swoje portfolio i nagminnie je wysyłałem do różnych firm, nie dostając odpowiedzi, w końcu odezwała się do mnie firma, która zaproponowała mi
współpracę w zakresie komponowania muzyki do serialu na Discovery. Mimo że faktycznie sprzętowo odstawałem i w ogóle tam no nie byłem człowiekiem, który był w stanie zrealizować to profesjonalnie, nie oszukajmy się, nadrobiłem wyobraźnią i nadrobiłem sercem. Dziś z tego miejsca też chciałem podziękować za tą szansę dwóm osobom, które teraz mam na myśli. Nic nie przyszło za darmo, wiem ile mnie to kosztowało i wiem, że nie było szans na samym początku, żebym w ogóle mógł to zrobić. Absolutnie nie było szans. A jednak okazuje się, że są szanse, jeżeli potrafimy sobie je zorganizować. To tyle, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w tygodniu, pewnie w jakimś tam daily vlogu, bo chciałbym Wam pokazać, jak wygląda mój dzień, a w niedzielę w następnym odcinku. Trzymajcie się i siła od poniedziałku, zapieprzamy!